się życa. Taką noc trudną uczuć, groza nastrój nasyca. Bierzesz pioski na sen, lecz to nic nie pomaga. A twój strach, nie wiesz czemu, bezustany nie się wzmaga. O, właśnie taką noc, lepiej nie opuszczać domu. No bo cienie nocy nie przypuszczą nikomu. Tak, tak właśnie powiedziałem. Cienie nocy, to je na myśli miałem. Lecz we dnia spotkać cienie, to rzecz skomplikowana. Chyba łatwiej jest odnaleźć, idźmy w stogu siana. No bo cienie nocy w ciągu dnia nie działają. No i przed wszystkimi się skutecznie ukrywają. Się chowają, za drzewami przemykają. Na noc pełnią księżyca, niecierpliwie czekają. Bo to pełnia księżyca i ciemność bez wątpienia. To właśnie zmusza cienie do kryjówki opuszczenia. Więc gdy niespodziewanie taka noc nastanie, to znak, że już wkrótce przelana krew zostanie. Nie wzywaj chuju pomocy, gdy dopadną ciebie cienie nocy. Nie wzywaj! Nie wzywaj chuju pomocy, gdy dopadną ciebie. Nie nocy, nie wzywaj! Oto pełnia księżyca oraz chwila upragniona, by ofiara tej nocy była już złożona. Ta noc nie zostanie zapomniana. To co dziś się wydarzy, to rzecz niespotykana. Właśnie idzie jakiś facet, chyba jest pijany. Stawiając krok po kroku, podpiera się ścianę. Ujrzał cienie, potem nic już nie widział. Że dziś pełnia księżyca pewnie nie przewidział. Teraz leży gdzieś w kącie, wydłubanymi oczami. Bo właśnie on miał zaszczyt spotkania z cieniami. Wokół niego kałuża krwi. Ten pajac nie podniesie już brwi. Napił się trochę, późno wracał do domu. Skutkiem jest to, że nic nie powie już nikomu. A gdy świt nadchodzi, to cienie znikają i żadnych śladów nie pozostawiają. Tylko jakieś ciała, martwe, zakrwawione, leżą ci w zaułkach, bezwładnie porzucone. Nie wzywaj chuju pomocy, gdy dopadną ciebie cienie nocy. Nie wzywaj! Nie wzywaj chuju pomocy, gdy dopadną ciebie cienie nocy. Nie wzywaj! Policja przyjechała. Przyjechała! Jednak nic tu nie zdziałała, że to sprawka cieni. Na pewno nie wiedziała. Wszyscy bezradnie ramiona załamują i na wynik dochodzenia niecierpliwie oczekują. Przypadkowy świadek, który wtedy w oknie siedział, nic konkretnego dla policji nie powiedział. Że trzech było sprawców bez przerwy powtarzał. I że po tym zdarzeniu poszli w stronę cmentarza. Jednak to zeznanie nic policji nie pomogło. Tylko straszył wielu ludzi jeszcze bardziej wzmogło. No a cienie nocy na wolności przebywają, że zostaną złapani. Wcale się nie obawiają, bo to jest sprawa niemożliwa. Zamiast szukać cieni, lepiej napij się piwa. No bo cienie nocy się skutecznie ukrywają. Na noc czekają, na pełnię czekają. Nie wzywaj chuju pomocy,